W dzisiejszym odcinku ponownie będziemy przeglądać najbardziej bezbeckie memy z Among Us na moim Discordzie. Ze względu na to, że wrzucają to moi widzowie, czyli wy. No i prawdopodobnie, moi drodzy, jest to ostatni odcinek właśnie z przeglądu memów, niestety. Ale jeśli wbijecie 35 tysięcy łap w górę pod tym odcinkiem, dalej będę waszym kurierem, który dostarcza wam paczkę cringe'u co jakiś czas. Tutaj macie trzy ostatnie osoby, które wygrały kluczyki do Among Us oraz na takie chociażby oto pety. A jeśli wy chcecie wygrać zwierzaczki do Among Us albo giereczkę, to wystarczy, że właśnie zostawcie łapę w górę, czuwa z dzwonem, a w komentarzu napiszecie, jaki byście chcieli prezent na Mikołaja. Na przykład, o, od świętego Mikołaja. Propo świętego Mikołaja. Zanim przejdziemy do pierwszego mema, słuchajcie, moi drodzy, wraz z Konopskim, Zebo, Citroxem, Jaworem oraz Lisu zorganizowaliśmy dla was konkurs mikołajkowy na iPhone 12 i wiele innych fajnych rzeczy. Jeśli chcecie sobie zgarnąć całkowicie nowy telefonik na święta i cieszyć się nim podczas Wigilii ze swoją wspaniałą rodziną, to wystarczy, że wbijecie w link, który znajdzie się oczywiście w opisie oraz przypiętym komentarzu, wbijacie sobie na link. Tam wystarczy, że zaobserwujecie nasze Instagramy oraz wbijecie na jakieś inne socialki, podajecie swój nick, podajecie swojego maila, wykonujecie zadanie. Każdy jeden punkt to tak naprawdę jeden los na loterii. Macie więcej tych losów, to najzwyczajniej w świecie macie większą szansę, żeby to zgarnąć. A chyba chciałbyś zgarnąć iPhone'a 12, nie? To nie jest scam, serio, ktoś dostanie iPhone'a 12. Dodatkowo za wykonanie wszystkich zadań otrzymacie bonusowe punkciki oraz otrzymacie również linka, dzięki któremu będziecie mogli zapraszać swoich znajomych i dostawać za nich punkciki. Link znajdziecie w opisie albo w przypiętym komentarzu. Lecimy do pierwszego mema. Ja zgłaszający ciało. Osoba, którą zabiję 5 sekund temu. Jeju, jakie biedne kotki w ogóle. Ale według mnie, żeby ten mem był śmieszniejszy, trzeba by było uciąć tego kota i zrobić mu kość. Tak jak tutaj zaprezentowano zresztą. Nie, Boże. Okej, w takim razie, wiecie co, mi się wydaje, widzowie, że zaczynamy w takim razie sekcję memów z Fame MMA w Among Us. Oj, panie Najmanie, czy było warto? Okej, dziękujemy za tą wypowiedź. 2018. Gdzie wyskakujemy, chłopaki? 2019. Co budujemy, chłopaki? 2020, gdzie? Ale tu powinno być, gdzie kopiemy, chłopaki, żeby to był dobry meme. Scrolluj dalej. Ja tylko szukam mordercy mojego ojca na kamerę. Ojeju, to ten mały ludzi. O nie! Top 10 sadge momentów Among Us. Zostawcie znicza w komentarzu dla papa niebieskiego. Kiedy widoczność tasków jest wyłączona, a ty fejkujesz skan w medbayu i kolega mówi, że jesteś... Nie wiem, co mnie bardziej rozbawiło, te specjalne błędy, czy może niespecjalne, czy to, co jest napisane. Nikt, każdy random po rozpoczęciu gry. Ale to jest prawda, jeśli jesteście takimi randomami, którzy wchodzą na sesję publiczną i od razu walą guzik, bo im się coś wydaje. No bo ja oglądam Mandzia, ja oglądam Evrona. By the way, pozdrawiam was, chłopaki, super jesteście, pamiętajcie. No ja oglądam Nexę. Ciebie Nexę też pozdrawiam jak coś. I tam widziałem, jak fejkują taski. Serio. Gość stoi, są wyłączone animacje tasków, jest wyłączony pasek po zrobieniu jednego taska. Gość uważa, że ktoś fejkuje, naciska guzik i elo, Eldorado, i mówi, że fejkujesz. A oczywiście pisząc, nie masz się jak po prostu wytłumaczyć, dlatego od razu wylatujesz i od nie chciewać się grać w tą giereczkę. Dlatego zawsze wbijajcie na Discorda śmieszki Yoshiego, żeby poszukać sobie ludzi na voice chat. Zawsze, widzowie, zawsze, nie ma innej opcji, zawsze. Gdy wchodzę do elektryka, za każdym razem, hej. Postor jest troszeczkę jak pies, ale taki bezpański pies, bo z jednej strony nie wiesz, jak będziesz gdzieś za nim szedł, to po prostu znajdziesz pewną niespodziankę, czy po prostu cię upierdolę. Z wami Postor Among Us. O nie, jaki chiński bubel zesrany. Ej, ale wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Widzowie. Każdy z nas prawdopodobnie raz w życiu wrzucił te 5 zł do takiej maszyny ze zwierzaczkami. I zawsze niektóre są takie wybitne, takie mwah. Znaczy, maskotkami, czy ja powiedziałem zwierzaczkami? Ze zwierzaczkami. A, no to dobre, nieważne. Wrzucacie to 5 zł i liczycie, że wam wypadnie właśnie nawet chociażby takie gówno i zazwyczaj nic nie wypada. A dlaczego to mówisz, Filip? A, nie wiem, tak mi się coś przypomniało. Konono as. Kiedy kradniesz mema z Discorda i wstawiasz na ten sam serwer. Złodziej. Ale to prawda, widzowie, bo jak ja scrolluję, co nie, to patrzcie, tutaj mamy tego mema jednego, a tutaj jest znowu przez inną osobę dodany. Super. Jakiś dowód? Tak, rozjechałeś babę i ją zabiłeś. Impostorem jesteś. Hajoni. Nie. Ile można jednemu biednemu człowiekowi... Wróć! Ile można jednemu człowiekowi wypominać? Znaczy, jak widać, to można. W ogóle monitor uwaliłem. Prawda, nie powinienem go wycierać koszulką z smthstore.pl, bo mógłbym wziąć jakąś ściereczkę. Ale słuchajcie, koszulki i ogólnie ubrania z smthstore.pl są tak delikatne, że mając ją na skórze w tym momencie, tą koszulkę, ja po prostu się tak czuję idealnie, co nie? Po prostu się czuję idealnie. A wy, moi drodzy, również możecie się poczuć idealnie, ze względu na to, że w tym momencie, jak oglądacie ten odcinek, możecie właśnie być na smthstore.pl, ze względu na to, że jest
przecena na wszystko do 40% nawet off. Więc jeśli chcecie sobie kupić chociażby taką koszuleczkę, albo taką, albo taką, albo taką czapkę, albo nie wiem, takie spodnie, albo takiego shoulder baga, to w tym momencie macie wszystko taniej do 40%, więc zobaczcie, czy coś wam się podoba. Oferta ograniczona ze względu na to, że promocja trwa od tego piątku do niedzieli, więc w tym momencie, jak oglądacie ten odcinek, to została wam połowa czasu, żeby sobie coś kupić. Dlatego wbijecie na smtohastore.pl. Gdy dorosnę, zostanę słynnym astronautą. 20 lat później. Imposter próbujący robić... Ej, bez kitu! Próbuję sobie to ułożyć w głowie. W sensie, wstajesz rano, jesteś normalnym człowiekiem, idziesz się ogarnąć, zakładasz na siebie ubrania i wychodzisz z domu, żeby podkurzać trawnik. Ja widziałem tego mema jakiś czas temu, a dopiero teraz go totalnie ogarnąłem. Tego nie można pokazywać, bo na to jest cenzura i blokada na YouTubie. Ale jak pewien tibijski streamer, który nazywa się Daniel, a do drugi człon jest taki dosyć... To oni mieli właśnie taką tablicę do przyzywania duchów. Po prostu, gdy wzywacie te duchy, to po tej tabliczce się ten znacznik przesuwa i dzięki temu możecie rozmawiać z duchami. I właśnie tutaj o to chodzi. Wytłumaczyłem mema, czuję się jakbym był stary i nieśmieszny. W sumie wszystko się zgadza. O, KSI. Yes, 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 yes. No, 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 fuck, shit. Typical. Każda gierka z randomami be like. Gdy dorosnę, będę istnym zabójcą bohaterów, a wszystkie planety będą się mnie bać. 20 lat później. Każdy się pyta, kto jest impostorem, ale nikt nie pyta, jak się ma impostor. Ponownie top 10 przykrych elementów w rozgrywce w Among Us. Reddit. Emergency meeting. Reddit. Ej, zajebiste to jest. Red did it. Czerwony to zrobił. Znowu wytłumacz. O, czyli jesteś crewmate'em. Opowiedz o wszystkich taskach. To jest zawsze. To jest zawsze. Najgorzej jak grasz na nowej mapie, której nie ogarniasz i mówisz po prostu, że włączyłeś kabelki. I później się to kończy w ten sposób właśnie. You're sus, change my mind. Ale genialne to jest. Jesteś podejrzany. Zmień mój umysł. Kaczyński was an imposter. A takie troszeczkę nawiązanie do mojego posta z Instagrama chyba, co? Sędzia, wykonamy na tobie egzekucję. Niebieski, dlaczego? Sędzia, nie wiem, wyglądasz nieco podejrzanie. Ojej, logika tej gry jest... Komposter. Ojej, jestem z ciebie dumny. Ale słodkie, ale słodkie. W ogóle widzowie, chciałbym otworzyć sekcję co odcinek z fanartami. W tym momencie na Discordzie powstał specjalny kanał Fanarty z Myty History. Słuchajcie, co odcinek będę dawał jakiejś osóbce, która ładnie narysowała na przykład mnie w SMT Store albo kogoś innego jakąś fajną nagrodę, w sumie z SMT Store. Ze względu na to, że ta strefa powstała tak naprawdę dopiero dzisiaj, to chciałbym wyróżnić pewną wspaniałą osóbkę, mianowicie Tomo Art. Ze względu na to, że te prace, które widzicie w tym momencie, są totalnym kozakiem. Z Tomo, wrzuć to na Discorda. Ja na pewno się z tobą skontaktuję i ci wyślę na przykład jakiegoś tisika, albo maseczkę, albo czapeczkę. No i słuchajcie, co odcinek teraz będziemy sprawdzać sobie jakiegoś jednego fanarcika. Więc jak ktoś jest utalentowany, to może wrzucać. Co tu się... Ile to trwa? Każdy człowiek robiący task z kartą be like. Co tu się dzieje dalej w ogóle? Gość wpisuje kod jakiś, jakaś reklama mu się włącza. O, ała! Rozpoznać, że coś mnie zniszczyło po tym, że mam psy w oczach. Włącz Among Us. Gra zaczyna się od razu po twoim dołączeniu. Jest jakiś... I zeszło ze mnie. Wszystko co miłe i śmieszne. Media. Gry komputerowe powodują przemoc. Gry komputerowe. Pokój z wami. I z duchem to jest taka sama sytuacja, jak gdy oglądasz Szkolną 17. I major, który tak naprawdę wciąga rozpuszczalnik z reklamówki w lesie, mówi, że on nie jest alkoholikiem, bo był dzisiaj w sklepie. Taka sama logika. Imposterzy powinni widzieć duchy, jakby byli nawiedzeni przez tych, których za... To jest totalnie kozacki pomysł! Zostawcie łapę w górę, jeśli się z tym zgadzacie. To by było totalnym kozaczkiem. Naprawdę. Zmień mój umysł. Kogo widziałem w nawigacji? Kogo widziałem w nawigacji? Kogo widziałem? Byłoby prościej, jakbym nie był daltonistą. Oficjalne zapytanie do Nexe. Możecie mu wysłać ten film na live czy gdziekolwiek na DM-ie. Nexe, jak ty grasz w Emonga? Jak ty nie rozróżniesz kolorów? Mobile game ads. Actual gameplay. Ej, ale to jest taka prawda. Te gry mobilne zawsze. Wchodzisz normalnie, otwarty świat. Grafika, fika la fon. Dlatego szybko klikasz, pobierasz tą grę, a tu nagle... No właśnie. Ale nie, Among Us jest akurat świetnie zrobione. Poland, there are two Karakans Among Us. O nie! Jejku! I ten kaczor i kajak...
kum. Niewerbalne wiadomości w Among Us. Jest... Jestem niewinny. Chodź ze mną. Ej, ale musimy to odtworzyć, widzowie. Jestem niewinny. Chodź ze mną. Nie zabijaj mnie, proszę. Ale już się zaraz bym wywalił o green screena. Błagaj o życie. Ale to jest prawda, to jest prawda. Słuchajcie, widzowie, jako że ten kanał uczy i bawi, dlatego warto go oczywiście subskrybować z dzwonkiem, no bo serio, filmy są naprawdę bardzo potrzebne dla życia każdej, również rozwijającej się osoby. Słuchajcie, moi drodzy, to się wam przyda oczywiście w szkole. Wiadomości niewerbalne to chociażby gesty, wyraz mimiczny, postawa ruchu, dotyk i kontakt fizyczny, pozycja ciała w trakcie rozmowy, wygląd fizyczny, głos i tak dalej. Czyli widzowie, jeśli ja w tym momencie się na przykład do was uśmiecham, to jest wiadomość, że super jest. A niewerbalna to, że wam mówię, że jest super. Nauczyciel, nie zadałem aż tak dużo, nie narzekać. Praca domowa na jutro z jednego przedmiotu. Wszystkie taski odpalone. Albo i nawet dwa razy więcej. Jakie to jest totalnie kozackie. Ja, ej, ale to by było potężne, jakby się nagle okazywało, że rzeczywiście w środku naszych głów siedzą te małe ludziki. I to tak naprawdę one zarządzają tym wszystkim. Albo mam jeszcze inną teorię spiskową. Co by było, gdyby nagle się okazało, że te małe ludziki to tak naprawdę impostorzy. Bo wiecie, impostor ma na przykład taką animację, że robi takie coś i igłą przebija typa, co nie? Co jeśli impostor to jest właśnie taka maszyna, którą steruje taki mały ludzi? Przepraszam, że zniszczyłem wam dzieciństwo. By the way, Among Us grom dzieciństwa. Gdy pytają się ciebie, jakie zadanie robiłeś? Kabelki. UPC Polska. O nie! Wiecie, co jest najgorsze? Że ja widziałem tego mema scrollując z kątem oka i było tu napisane orange. Mi się wydaje, że to jest mem sytuacyjny. I te kabelki wszystko do jednego. No a później, no czemu mi internet nie działa? No a spróbował pan zrestartować router? Nie kurwa. Jestem debilem. Też mam problem z zaufaniem, ale Władimir Putin wyniósł ten problem na wyższy level. Wiecie, co jest najgorsze? Jak skończy się to całe wirusowanie na świecie i my będziemy grać dalej w tego Among Usa, to ja nie wiem, jak będziemy ufać ludziom na ulicy. Among Us, Fall Guy. No tutaj szybka akcja była dosyć zrobiona, widzowie. Sasin. 70 milionów. Najgorzej. Widzowie, napiszcie w komentarzu, na co wy byście wydali 70 milionów. Ja bym wydał na zbudowanie mapy z Among Us w prawdziwym życiu. Zrobiłbym to w jakimś domu. Zaprosiłbym was wszystkich. To jest równoznaczne z tym, że prawdopodobnie musiałbym się was pozbyć. A ja nie lubię martwych subów, więc może nie realizujmy tego pomysłu. 4 jeźdźcy niszczenia przyjaźni. O impostorze z wentylacji. Jaka jest twoja mądrość? Pizza 45 cymy jest większa niż 2,30 cymy. Ej, bez kitu. To jest prawda. Ej, nie wiedziałem. W sumie. Typy bólów głowy. Nadciśnienie. Stres. Migrena. Zatoki. Przez rodziców. Robienie tasków elektrykalnych. Oj, tak, tak. Kiedy wyjeżdżasz cement do pralki, żebyś nie musiał robić prania? Sabotaż. O, jakie genialne. Do pralki się prędzej wrzuca stepującą siostrę. Tak jak mi kolega powiedział kiedyś. 4 najbardziej niebezpieczne miejsca na świecie. Australia. Wioska śmierci. Tanzania. Elektryka. Jesus the Impostor. Jaki ładny. Ja za każdym razem, bo ja mi na taki właśnie wygląd jej. Among Us, Among EU, Among Sus. Ja. Fotograf w szkole. Daj mi trochę przekrzywić ci głowę. No ale zawsze tak łapali, tak, tak robili. Do frajerskich chmur zawsze mnie to denerwowało. There is one imposter Among Us. 10 na 10. Zaczynamy. Dzieciaki 2 milisekundy później. Ej, nie jestem impostorem. Kaja Godek was an impostor. Bardzo piękny. This kinda sucks. Ej, ale tego jest dużo. Dużo, 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 dużo było osób z tymi transparentami. Random vote. Skip vote, krumej. Atypical. Siema, no bo po co zrobić skipa, jeśli jest... Jestem niepewny. A tutaj kolega mi mówi, że random. No bo przecież w poprzedniej rundzie nie był impostorem i mnie nie okłamał, więc teraz też na pewno. Why is pink and my username red? Pink. Jezu. Dobra widzowie, przed wami szybki poradnik, jak zbejtować nowego gracza na zostanie pośmiewiskiem w grupie. Krok pierwszy, zaproś do gry w Among Us, powiedz, że to fajna gra. Krok trzeci, zaproś innych znajomych. Krok czwarty, wbijcie na Discorda Śmieszkiosiego, żeby sobie porozmawiać i żeby wbijać urkoiny, żeby zgarnąć gry i fajne nagrody za darmo. Krok czwarty, odpal gierkę. I krok piąty, zadaj pytanie, jaki ma kolor jego nick. I to już się wtedy wszystko wyjaśni. Tutaj mamy film. Teraz 200 IQ zagranie. O, zobaczmy. 200 IQ zagranie. Zabiję Filipa, zobaczymy. Czekajcie. Lubię placki. Jezus Maria. 2020 by the way. Rudy wybiegł z elektryka, a tam. Okej. Okay. No byłem tam z białym i co? Okej. Okay. On nie żyje. Okej. Okay. No, zabiłeś oszuście. Ty go zabiłeś. To było. Okay, jak nie Rudy, to czerwone. Okej. Okay. Totalnie.
losowe. Już tłumaczę dlaczego. To jest śmieszne, co nie? Takie wkopywanie ludzi. W sumie o to chodzi w tej grze tak naprawdę, żeby wkopywać ludzi, żeby oszukiwać ludzi, żeby zabijać ludzi, żeby komuś zniszczyć życie. Ale to jest po prostu top 10 losowych sytuacji w Among Us. Ze względu na to, że ten gość mógł wyjść i wrócić od razu i na przykład zgłosić ciało, już by było po typie. Ale no tutaj rzeczywiście haha śmiesznie. W ogóle tak mówię ciągle o top ileś tam czegoś tam. A propos właśnie takich op materiałów, to chciałbym powiedzieć, że na kanał Yoshi Ale Gram z powrotem zacząłem rzucać daily upload i codziennie tam są w ogóle odcinki z Among Us. Albo jak gram, albo jak oglądam jakieś właśnie top 100 akcji impostora, który wali cię w dupę. Kanał jest otagowany w opisie, więc możecie po prostu nacisnąć, albo będziecie mieli na endscreenie. Oszust. Nie wiem, żarty z Polaków. Daj sandały, to tutaj jeszcze skarpetki powinniśmy dorzucić. Pierogi, piwsko, biało-czerwoną flagę i daj napis oszust. No w sumie za granicą, kiedy bierzesz sobie hydraulika albo na przykład gościa, co ma ci naprawić elektrykę i okazuje się, że to Polak, to no to taki troszeczkę jest impostor. Dobrze moi drodzy, więc to było na tyle, dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Tutaj macie mój drugi kanał, możecie sobie wbić, możecie suba walnąć. Po prostu weźcie tutaj sobie suba, walnijcie. Tu macie odcinek jakiś właśnie na tym kanale. Tutaj macie jakiś inny fajny odcineczek. Pamiętajcie o lajku, pamiętajcie o subie, pamiętajcie o konkursie w opisie. Pamiętajcie, że na smtastory.pl teraz jest wyprzedaż potężna, czarny weekend. Więc kupcie sobie coś fajnego, żeby później nie żałować, że nie kupiliście. Trzymajcie się i nere.